Cześć, witajcie w dzisiejszym vlogu. Będzie bardzo dużo rzeczy się działo, dlatego tutaj tytułem wstępu wszystko jest nagrane, zmontowane i ja teraz Wam mówię, co będzie. Takie czary mary, magia ekranu. Jako, że nikt nie ogląda, co ja czytam, to postanowiłam nieco zmienić formułę i teraz, co ja czytam, będzie wplecione w vlogi właśnie. Jeden vlog będzie poświęcony całej książce, to znaczy możliwe, że kilku, ale po prostu przeczytanych od początku do końca. W tym vlogu są to Próby ognia i wody Anety Jadowskiej oraz Przysługa dla czarnoksiężnika Magdaleny Kubasiewicz. I najpierw będzie vlog z czytania i taki belejaki vlog, tam co się tam gadam, o życiu i śmierci. No a pod koniec będzie coś w stylu, co ja czytam, czyli po prostu taka recenzja, mini recenzja. No bo jak mam na każdą książkę robić kilkudziesięciominutowe, co ja czytam, no to nie, ale będzie podobnie. Więc na dole tu na tej linii macie to wszystko poszatkowane, co gdzie jest, ale też jeżeli jesteście tu tylko po te recenzje, no to powiem Wam, że możecie przeskoczyć do minuty tej i tej. No a poza tym będę dzisiaj mówić o tym właśnie, że nieco się na księgarce zmieni, że wraca pewien format, na który chyba wszyscy czekają. I co tam jeszcze opowiadałam? Protip do wysyłania paczek i moje zmagania z ogarnięciem jakiegoś dobrego mikrofonu i ogarnięciem tak, żeby te vlogi były ładniejsze po prostu. A jeszcze najważniejsze zapomniałam, ja jestem bogiem marketingu i autoreklamy w ogóle wszystkiego. Konkurs, dzięki wydawnictwu SQN, którzy wysłali mi dwie książki, tą sobie przeczytałam, bo tu mam znaczniki i stąd wiadomo, że ją przeczytałam. No, a ta jest dla Was do wygrania, więc tam w tej recenzji już tam gdzieś blisko końca będzie konkurs. No i dobra, zaczynamy, zapraszam. Cześć, witajcie w środę, ale teraz mam taki stand-upowy vibe. Po pierwsze, wprowadzam zmiany. Rezygnujemy z co ja czytam. No i proszę Państwa, w księgarce, w odcinkach księgarkowych, poza tymi TBR-ami i tam tymi innymi rzeczami, będą książki, tak jak w pierwszych księgarkach, które łączą się ze sobą jakąś tematyką. Mam już w głowie takie pomysły jak Dziwne Apokalipsy albo książki niekoniecznie fantastyczne, czyli książki, które są fantastyką, ale tak naprawdę o fantastykę to tam w ogóle nie chodzi. I takie. No i to, na co mam nadzieję i myślę sobie, że wielu z Was czekało, czyli powrót okiem na fantastykę. Czyli seria, w której będę się przyglądać różnym motywom albo postaciom występującym w fantastyce. Do tej pory były tylko 3 odcinki, dlatego że ja korzystam z opracowań naukowych do tworzenia tych odcinków, a później pokazuję Wam kilka przykładów z książek, które czytałam, no ale to wymaga trochę więcej jakby researchu. No i powrócę do tego, bo jak nie ma co czytam, to mam więcej czasu. No i dużo strasznie powiedziałam już, I tak, były 3 odcinki. Pierwszy to był Gdzie jest Bóg w polskiej fantastyce? O tym, że gdzie jest Bóg i czasem Boga nie ma. A druga rzecz to były Rusałki. No i trzecia Wilkołak. Z Wilkołaka jestem najbardziej dumna. Był całkiem dobrze, merytorycznie przygotowany. Tak mi się wydaje. No i teraz mam w planach na przykład i demony, śmierć w książkach i podejście do niej i takie tam różne. Jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście poruszyć, to dajcie mi znać w komentarzu. Powiem Wam jeszcze, że robię sobie to okiem na fantastykę i ja zapomniałam, jak to wygląda, że ja mam temat i siadam i zaczynam zgłębiać te wszystkie jakieś tam źródła i tego jest coraz więcej i okazuje się, że to jest tak szeroki temat, no, że ja potem siadam i mówię, dużo informacji, ale to dobrze, bo lepiej mówić o czymś niż o niczym. No i mam znowu chrypkę. Czytam
próby ognia i wody. I to są te trzy opowiadania Anety Jadowskiej, które się wiążą z aferą na Tuzin Rysiów. I powiem Wam, że jedno opowiadanie jest przed tym, co się działo. Drugie opowiadanie jest jakby w trakcie, że to samo, co się dzieje, tylko inni bohaterowie. I tam jest właśnie Anna i Rafał, który jest bratem od tego jednego zaginionego zmiennokształtnego, a Anna jest jego dziewczyną, która jest wilczycą też. I oni tam cały czas byli i w aferze jakby było mówione o nich, że oni tam są, ale ja w ogóle nie zauważyłam, że mi czegoś brakuje. Wiecie, no byli no coś tam poboczni bohaterowie, o których nie było więcej, a tu jest cała historia i tak jak w aferze cały czas wspominano tą historię ze Stellą i to, że Nikita tam jakby oberwała, no to tam jest i tak aż się chce wiedzieć. Gdybym nie czytała Prób ognia i wody zaraz po aferze na Tuzin Rysiów, to byłabym taka no, nieusatysfakcjonowana tym, że, no, że jednak czegoś nie wiem, co tam się działo i co było bardzo często wspominane. Natomiast to, co się działo z Anną i z Rafałem, no to był taki dodatek, że o, można jeszcze bardziej rozwinąć tę historię. I ja w ogóle uwielbiam czytać o tych samych wydarzeniach z perspektywy różnych bohaterów. Tą samą historię po prostu odkrywać jakby na nowo, ale czyimiś innymi oczami. Super, super to jest. No a trzecie opowiadanie rozgrywa się już po aferze na Tuzin Rysiów, ale też dotyczy tego, co działo się jakby wcześniej, tego ze Stellą. I dopiero zaczęłam i jestem ciekawa właśnie jak to. I o tym też było wspomniane, że oni mają w planach coś zrobić. No i teraz właśnie się dowiemy, w jaki sposób. Rozwiązanie konkursu już jest. Jeżeli nie wiecie, to jest. I ja lecę wrzucić odcinek, bo już jest bardzo późno, a ja zapomniałam go wrzucić. No, to na razie. Cześć, oto próba ulepszenia vlogów numer 1500. Teraz mam tu taką pchełkę, mikrofon i kiedyś tego używałam, ale to się okazało, że wcale to dobrze nie działa. I teraz pomyślałam sobie, że skoro mam lepszy telefon niż te kilka lat temu, to może to coś po prostu pomoże. No i zobaczymy. Zobaczymy. Jak w trakcie zacznie mi się coś bełkotać z głosem, no to będziemy wiedzieć, że o kant dupy potłuc. No i dobra. Jestem chora, więc nie przyjmujcie się. Wiem, że gadam przez nos, a najśmieszniejsze jest to, że tu nic nie mam. Tylko chyba wszystko gdzieś po prostu w mózgu. No. I na całe szczęście, bo teraz będę pakować pakiety dla Was, dla tych, którzy wygrali w konkursie. To jest 7 pakietów, 7 osób wygrało i no i całe szczęście, że sprzedawałam kiedyś makramy, bo mam wszystko, co potrzeba do zapakowania tego i nawet powiem Wam, mam po prostu cichą taśmę. Specjalnie kupowałam, bo ja mogłam pakować tylko jak mój syn starszy spał, a on nie lubi głośności. No i mam taką taśmę, że... O, teraz czemu nie działa? Aha, o. Widzicie? Teraz muszę to przykleić, żeby tego nie zmarnować. Że tak nie robi tak... No i dobra, no dobra. To ja tutaj pakuję, prawda? Wy mnie będziecie słyszeć. O, proszę bardzo. Papierów pakowych jak mrówków. Mój syn się obudził. No dobra, no to będę to pakować na raty do jutra. I teraz mam taki szybki pro tip. Jeżeli wysyłacie paczkę impostem, to jest gabaryt A. To jest największy możliwie dostępny rozmiar gabarytu A. Więc jak na przykład sprzedajecie książki, no to trochę ich się tu zmieści, tylko trzeba to tak ładnie jakby zabezpieczyć. Ja tak książek jeszcze nie wysyłałam, ale makramy tak wysyłałam i dlatego właśnie sprawdzałam, wziąłam sobie pudła największe, jakie się dało, żeby był gabaryt A. No i po prostu jeżeli macie coś cienkiego, no to płacicie jak za gabaryt A. No i to jest super. Polecam. To naprawdę jest duża paczka. Także ja się szykuję do pakowania. Co prawda pierwszy
ten taki zestaw nie jest aż taki duży, ale mam dużo innych paczek. Wszystkie po prostu z recyklingu, to znaczy wszystkie dostałam coś w nich i ja tak zbieram od jakiegoś czasu wszystkie paczki, bo wiedziałam, że kiedyś będę rozdania jakieś robić i kiedyś będę sprzedawać biblioteczkę, wyprzedawać, więc od dawna zbieram. A książkę naprawdę jest łatwo zapakować. I jeszcze Wam chcę coś powiedzieć. Wiecie, jak wygląda moja biblioteczka? To powiem Wam, że sytuacja zmusiła mnie do tego, że będę wyprzedawać prawie wszystko, co mam w biblioteczce. Zostawię sobie kilka serii, które po prostu mnie trzymają za serduszko, więc jakby na Meghan nie liczcie. Ale naprawdę, no myślę, że 3/4 biblioteczki pójdzie na sprzedaż. No bo jeżeli chcę robić księgarkę, no to trzeba się na razie jakoś ratować. Więc, jeżeli nie chcecie, żebym się pozbyła wszystkich książek, to udostępniajcie. Nie wiem. Jestem chora. Za dużo jak na mój chory stan. O matku. Ale jęczysz. Dobra. Cześć. Kolejny dzień mojej chorości. Dzisiaj czuję się, w ogóle się nie czuję. Więc będę dalej pakować, bo wczoraj zapakowałam jedną paczkę. Ja nie wiem, jak to się dzieje w ogóle. Dobra, będę pakować te prezenty. Sprawdzam, czy ten mikrofon działa. Może nie działać. Może szuruburać. Jezus. Jak się to robi? O. Może nie działać, może szuruburać. Ja Wam tylko powiem, co przeczytałam. Jezus Maria. Wyglądasz choro, dziewczyno. Próby ognia i wody. Przeczytałam. Spoczko. Ostatnie opowiadanie było o zemście, jaką tam planowali na mężu Stelli. I tyle. I gdzieś czytałam, że autorka mówiła, że chciała, żeby jakby opowiedzieć to z perspektywy Bryniara trochę. No i trochę tam go jest, ale niewiele. Ja w ogóle to myślałam, że może on będzie narratorem, ale nie. No i tak. Tak więc się zdziwiłam, że to nie tak. No ale opowiadanie jakby spoko. No i zaczęłam Przysługę dla Czarnoksiężnika, która ma premierę 15. Nie wiem, czy się wyrobię do 15, żeby to przeczytać, bo 15 już jest jutro, chociaż dzisiaj mam zamiar czytać, bo nie jestem w stanie zbyt wiele ogarnąć innego w takim stanie chorowym. I Przysługa dla Czarnoksiężnika, na razie jestem, dopiero zaczęłam, nie? O. Ale pierwsze co, to mogę Wam powiedzieć, bo to jest sam początek. Pojawia się uczeń czarnoksiężnika, który był w pierwszym tomie, może go pamiętacie. Chwilę się tylko pojawił i on był winny Jagodzie przysługę. Odwrotnie. Jagoda, on wyświadczył Jagodzie przysługę i teraz ona była mu winna przysługę. Więc on się zjawił prawie po prostu umierający, powiedział, że ma mu pomóc. No i ona mu tam pomaga. No i powiem Wam, że w pierwszym tomie brakowało mi troszkę romansu. No bo to jest jednak urban fantasy. Wiecie, ja, która... O, nie wiem, czy to było słychać. Ja, która z romansem jest lekko na bakier, chociaż no lubię takie nieprzesadzone romanse. No to tu mi brakowało, bo... Znaczy w pierwszej części. Bo jednak... No, w urban fantasy się tak prosi aż, a ona, tu był jakiś były, tu ktoś był, ale no, ale właśnie ona była taka dosyć chłodna i nie wchodziła z nikim w takie relacje. Tu też nie wiem, jak będzie, aczkolwiek sam początek i uczeń czarnoksiężnika troszkę nam może dają nadzieję lekką, że jakiś romans będzie, przy czym no, uczeń czarnoksiężnika nie jest, nie ma najlepszej opinii, więc jeżeli to znowu będzie po prostu bad boy i porządna dziewczyna, to wiecie, jaki ja mam do tego stosunek. Ale jestem ciekawa. Zobaczymy. I fajnie mi się to czyta. To jest bardzo przyjemne, naprawdę. Dobra. Idę pakować te paczki. Może spakuję troszkę. I... No i czytać. Dzisiaj taki dzień lightowy, bo... No bo...
bo nawet za bardzo gadać nie mogę. Słyszycie, jak gadam przez nos. No to na razie, pa. Aneta Jadowska i jej próby ognia i wody. Jest to zbiór trzech opowiadań z uniwersum Thornverse, ze świata Nikity, który łączy się ściśle z aferą na tuzin rysiów. I myślę, że najlepiej jest je czytać jedna po drugiej. I to w dosyć krótkim odstępie czasu, żebyście jeszcze wszystko pamiętali. W aferze na tuzin rysiów zginął ryś, sąsiad Nikity i jego dwóch braci, jakby dorosłe chłopy. I Nikita ich szuka. Zanim podjęła się tej sprawy, miała pewne zlecenie, na które poszła sama i z którego wyszła jakby ciężko poharatana i psychicznie, i fizycznie. No i w próbach ognia i wody mamy trzy opowiadania. Pierwsze z nich dotyczy właśnie tego zlecenia i tego, z którego wyszła pokiereszowana, bo w aferze było wspomniane, ale nie było rozwinięte. Drugie opowiadanie toczy się równolegle z akcją afery na tuzin rysiów, tylko opowiadają je inni bohaterowie, Anna i Rafał. Trzecie opowiadanie to jest to, co się zdarzyło już po aferze na tuzin rysiów i wiąże się z zemstą Nikity na mężu Stelli, której dotyczyło zlecenie z pierwszego opowiadania. Więc jest to rozwinięcie afery na tuzin rysiów. Same opowiadania są przyjemne. Najbardziej podobała mi się jednak Anna i Rafał, bo jest to zupełnie inne spojrzenie, nowi bohaterowie i też takie najcieplejsze, no bo tam mamy, oni się zajmują dziećmi od właśnie tego zaginionego rysia i Glorii, czyli od sąsiadów, od Nikity. Więc bardzo polecam, jeżeli macie kupować, to najlepiej w dwupaku. I co mogę powiedzieć z jakichś takich technicznych spraw? No nie mam nic z tej książce do zarzucenia, wiecie, no to jest kolejna odsłona Anety Jadowskiej, jej opowiadania. Ja też lubię opowiadania, nie muszą być pełno tam, wiecie, fabularne książki w całości, może być tam powieści, może być dla mnie zbiór opowiadania. Uwielbiam opowiadania. Jestem zadowolona. No był to taki dodatek do afery na tuzin rysiów i razem z nią tworzy naprawdę bardzo fajną całość, szczegółową. Czyta się szybko. Ja już wiele razy mówiłam, że książki Anety Jadowskiej są dla mnie takim bezpieczną przystanią. No a jeżeli chodzi o sam tytuł, to Próby ognia i wody, bo pierwsze opowiadanie związane ze Stellą jest związane z ogniem i z ifrytem. Drugie opowiadanie właśnie wiąże się z, no tam w pewnym po prostu momencie, z jakimś kelpie, no i z, wiadomo, Wisłą. No i tyle. Tak jak mówię, polecam. Razem z aferą na tuzin rysiów się to najlepiej czyta. Można też osobno, jasne, ale najlepiej się to czyta jedno po drugim. Przysługa dla czarnoksiężnika Magdaleny Kubasiewicz. Jest to druga część. Pierwsza to była kołysanka dla czarownicy i było to takie nowe urban fantasy na arenie polskiej. No i bardzo mi się podobała. Możecie gdzieś tutaj zobaczyć, co ja czytam. I to jest druga część. I powiem Wam, że ta część chyba podobała mi się jeszcze bardziej, dlatego że w kołysance dla czarownicy mieliśmy taki wstęp. Jest to urban fantasy bazujące przede wszystkim na magach i na czarach. Rozgrywa się w Warszawie, gdzie mieszkają magiczni, ale w tajemnicy przed zwykłymi ludźmi. Mają takie swoje enklawy. Nie jest to do końca wytłumaczone, ale wydaje mi się, że po prostu ukryte przed ludźmi. Chociaż niektórzy z nich mieszkają wśród niemagicznych, tak? Jak na przykład nasza główna bohaterka Jagoda Wilczek. Fabuła. W poprzednim tomie główna bohaterka Jagoda Wilczek poprosiła o przysługę Kaleba, ucznia czarnoksiężnika, tak zwanego ucznia czarnoksiężnika. I on jej pomógł w zamian za przysługę z jej strony. No i rozpoczyna się książka w ten sposób, że do Jagody puka zakrwawiony, ledwo żywy Kaleb i prosi ją o wypełnienie tej przysługi. Przysługa jest magiczna, znaczy oni tam jakieś magiczne wiązanie mają, więc ona nie może mu nie pomóc. Kaleb ma szemraną reputację, więc Jagoda, pomimo tego, że mu pomaga, no jest bardzo ostrożna w tym, co się dzieje. Do tego w niemal tym samym czasie zaczynają ginąć czarownice w okolicy. No i teraz nie wiadomo, czy to on, czy to
ten, kto go tak pokiereszował, czy w ogóle te sprawy się ze sobą łączą. No a jeżeli czytaliście pierwszy tom, to wiecie, że Jagoda jest chłodną osobą, która kalkuluje wszystko i która nie wiąże się łatwo, nie przywiązuje się do ludzi, czy to w relacjach romantycznych, czy przyjacielskich. No i w jej życie wkrada się chaos właśnie w postaci tego Kaleba i tego, że jakby nie jest pewna, co właściwie się dzieje. Podobnie jak w pierwszej części, mamy nawiązanie do baśni, nie powiem Wam jakiej, bo może Was to lekko nakierować, ale jest. Poza tym jest też dużo mylących tropów po drodze. Jeżeli chodzi o bohaterów, no to mamy Jagodę Wilczek, Wiedźmę Klątw i to też jest bardzo ciekawe, bo no nie jest to wiedźma bojowa, tylko po prostu tka klątwy. I nie jest to spektakularne, ale bardzo, bardzo fajnie jest to tutaj opisane. I faktycznie jest to opisane. To nie jest tak, że się tylko mówi, a Wiedźma Klątw i nic tam nie ma. Po prostu ona ma taką łatkę, Wiedźma Klątw. Tylko tutaj faktycznie ona się tymi klątwami zajmuje. I to jest fajne. I Jagoda ma bardzo specyficzny charakter. Ona jest oschła, chłodna, do wszystkiego podchodzi z dystansem, stara się nie tracić równowagi i zawsze nad sobą panować. Jest to też związane trochę z jej magią i dodatkowo Jagoda jest bardzo rozsądna. I rozwinę to później. Kaleb, uczeń czarnoksiężnika, pojawia się zakrwawiony, jest trochę cyniczny, zawsze jakiś głupi komentarz rzuci. Nie wiadomo, po której stoi stronie, nie wiadomo, czy jest zły, nie wiadomo, czy się para czarną magią. Niby nie daje Jagodzie powodów do podejrzeń, ale ona cały czas jest do niego nastawiona podejrzliwie. I to jest wątek, który się nam przez całą tą książkę przewija. No i Sonia. Sonia jest uczennicą Jagody. Jest dziewczynką, jest młodą kobietą, 20-latką z dobrego domu, bogatą. No i wbrew swoim rodzicom poszła na nauki do Jagody. Również jest Wiedźmą Klątw, uczy się na Wiedźmę Klątw i zamieszkała z Jagodą. Jej rodzicom to jest bardzo nie w smak i ona do tej pory była taką panienką z dobrego domu, niewiele musiała w ogóle w życiu robić, a teraz przy Jagodzie jakby no, musi zacząć dbać o siebie i się uniezależnić. Momentami jest naiwna, ale też mocno ambitna. Powiem Wam, że mi się bardzo ta książka podobała, dlatego że jest taka nieprzesadzona, to znaczy Jagoda naprawdę jest rozważna. Czasem mam wrażenie, że autorzy naginają trochę charakter bohaterów do tego, żeby łatwiej im poszło z fabułą. A tutaj Jagoda konsekwentnie, albo żeby to lepiej wyglądało, wiecie, żeby było więcej emocji. Tutaj Jagoda konsekwentnie po prostu do wszystkiego podchodzi z chłodną rezerwą i na przykład wątki romantyczne. Mamy tutaj dwa. Mogę już tą książkę tak na dół? Ten z Sonią no jest właśnie dosyć naiwny, ale no Sonia ma też 20 lat, więc może się tam, wiecie, zakochiwać. Natomiast Jagoda, właśnie jej charakter jest świetnie odzwierciedlony w tej relacji, relacji X, żeby nie spoilerować. W tej relacji przede wszystkim chodzi o łatki i o uprzedzenia, które są ludziom przyklejane. Tak naprawdę patrząc na ludzi przez pryzmat otoczenia, no to nie jesteśmy w stanie się pozbyć uprzedzeń. I ta relacja naprawdę mi się podobała. Ona nie ma fajerwerków. Jeżeli oczekujecie płomiennego romansu, no to niekoniecznie. Aczkolwiek jeżeli czytaliście pierwszą część, no to wiecie, że po Jagodzie nie ma się co spodziewać płomiennego romansu. Ale ta relacja jest naprawdę tutaj przedstawiona wyczerpująco. Jakby do pewnego momentu, bo kończy się jak się kończy i zobaczycie jak. Mam nadzieję, że wątek zostanie poprowadzony dalej. Natomiast jest on dla mnie dosyć prawdziwy. Taki nie przesadzony, nie właśnie, nie za dużo fajerwerków. I bałam się tej relacji bad boy i dobra dziewczynka, ale my nie wiemy do samego końca, czy on jest zły, czy nie. I czy ma jakiś interes w tym. Właściwie ja jestem tych trzech facetów i o żadnym niewiele wiemy, jakie są jego prawdziwe motywy. Narracja jest trzecioosobowa, więc też nie mamy jakiegoś przesytu emocjonalnego. I naprawdę było to w równowadze. I ja jestem pod wrażeniem, bo to się prosi o to, żeby zepsuć
tą relację tutaj, że po prostu tak wiele widziałam złych, źle poprowadzonych relacji właśnie z osobą niewiadomej moralności i muszę Wam powiedzieć, że ta relacja naprawdę jest dobrze poprowadzona. Może dla osób, które oczekują fajerwerków, mogłaby być nudna, ale dla mnie była bardzo taka prawdziwa i jakby w pełni wykorzystana, bo ona się przewijała przez cały ten czas. To nie jest tak, że bohaterowie ze sobą porozmawiali dwa razy i o! I to, co mi się jeszcze podobało, to to, że mamy tu tylko kilka motywów, które cały czas są w nie wplatane jakieś fałszywe tropy. I to naprawdę nie ma jakichś super nowych rewelacji, tylko nie wiadomo, czy napastnik jest czarnoksiężnikiem, czy jest potworem, czy jest demonem. Nie wiadomo, czy Kaleb maczał w tym palce, czy nie. Ktoś obserwuje dom Jagody. Ktoś je ochrania. Ktoś od jej brata, ktoś od policji, czy tam, jak oni się tam nazywają, Wydział Magiczny, je ochrania. I te elementy cały czas się tu ze sobą mieszają. I tylko te, jakby tu nie ma już więcej innych, ale to wystarczy. Bo my w końcu nie jesteśmy pewni, ten facet to był ten od tego, czy napastnik? Czy śledził ją ten, czy tamten? I ja aż przewertowałam kartki, żeby przeczytać sobie opis jednego ziomka, żeby zobaczyć, czy to był ten ziomek, o którym oni później mówią. I nie dowiedziałam się tego w tamtym momencie. Taka mała ilość elementów i zgrabne ich mieszanie. Polecam, naprawdę. Podobało mi się. Super. Oczywiście, że zapomniałam powiedzieć o konkursie. Także do wygrania jest jeden egzemplarz przysługi dla czarnoksiężnika. I zgłoście się w komentarzu, napiszcie biorę udział i odpowiedzcie na pytanie konkursowe, które brzmi: jaka poza Harrym Potterem jest Wasza ulubiona książka o czarodziejach? Zmiany więc są takie, że co ja czytam zostaje wplecione we vlogi, dlatego że no różnica w wyświetleniach jest tak diametralna, że muszę coś z tym zrobić. Dlatego myślę, że będzie i Wilk Syty, i Owca Cała. A do tego, tak jak mówiłam, okiem na fantastykę, odcinki tematyczne i dajcie światu znać, że tu jestem. Na tym sobie zakończymy tego vloga. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się ta formuła podoba i do zobaczenia następnym razem.